Nasze przekonania determinują nasze wybory oraz są przyczyną tego, jak postrzegamy rzeczywistość. Mają także wpływ na to, czy poradzimy sobie z danym koniem, czy sobie z nim nie poradzimy. Ale konkretnie, co mam tutaj na myśli? Każdy z nas ma jakieś przekonania odnośnie ludzi, zwierząt, życia i tego wszystkiego, co nas otacza. Te przekonania są kształtowane przez nasze doświadczenia. Zauważyłem to wyraźnie podczas, gdy nagrywam filmy z koniem Orme, z którym pracuję na wolności, i często czytam komentarze osób, które wręcz są zdziwione: dlaczego w ogóle nie mam żadnej fizycznej kontroli nad tym koniem? Dlaczego przyzwyczajam go pod siodło? Podczas gdy on nawet nie ma założonego nawet kantara, nie mówiąc już o jakimś mocniejszym kiełźnie. W tym momencie się zastanawiam, co jest w głowach ludzi, którzy w ten sposób podchodzą do pracy z koniami? Jakie przekonania nimi kierują i dlaczego właśnie taką wizję kreują? Otóż, Powiem wam, że tak jak pracowałem w jednej, w drugiej stanie, wcześniej jeżdżąc na hipodromie, zauważyłem, jakie są przekonania ludzi do koni. Bardzo często tym przekonaniem jest to, że człowiek jest silniejszy od konia, jeżeli ma odpowiednie narzędzia. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli ma wędzidło odpowiednio ostre, wypinacze. Pasek krzyżowy czy ostrogi, to jest fizycznie silniejszy od konia. Oczywiście to nie jest prawda. Człowiek nie jest silniejszy od konia i nigdy nie będzie, choćbym nie wiem jakiego sprzętu używał. Sam kiedyś słyszałem, że aby wprowadzić konia na siłę do koniowozu, wagonu, potrzeba było kiedyś pięciu dorosłych mężczyzn, silnych, dużych chłopów. A dzisiaj. Ludzie mają przekonanie, że sami w pojedynkę są w stanie przeciągnąć półtonowe zwierzę, tylko dlatego, że mają odpowiedni sprzęt. Po części konie są uległe, ponieważ nie chcą z nami walczyć, i to może powoduje budowanie się takiego. Przekonania wśród niektórych ludzi, ale ono jest całkowicie błędne, ponieważ potem doprowadza do takich dziwnych komentarzy yy, przy pracy z koniem, który rzeczywiście jest uległy, który rzeczywiście chce współpracować, gdzie rzeczywiście jest ta kontrola, mimo braku tego fizycznego kontaktu. Powiem Wam z drugiej strony. Bo też mam w sobie przekonania i one też kształtowały moją pracę, i choć są zupełnie przeciwne do tych przekonań odnośnie siły ludzkiej porównywalnej do siły konia, to jednak one także są i nie zawsze są prawidłowe, ale doprowadziły mnie do tego punktu, w którym jestem. I co mam dokładnie na myśli? Otóż, gdy początkowo pracowałem z koniem, gdy zacząłem pracować w swojej pierwszej stajni, to byłem po pierwszym kursie JNBT, czyli jeździectwa naturalnego bez tajemnic. I tam poznałem techniki i ćwiczenia, jakich nie nauczyli mnie nigdzie indziej. No i oczywiście, gdy poszedłem do stajni, to miałem sobie takie przekonanie, że mam taką tajną broń. Znam coś, czego nikt inny w tej stajni nie zna. I... Okej, okay, to było po części prawdziwe, ale to nie determinowało mojej pracy z koniem, ponieważ niezależnie czy znałem daną technikę, czy jej nie znałem, to nie działało to na tej zasadzie, że byłem w stanie opanować konia. Wiele tych ćwiczeń, które próbowałem wykonać z koniem, nie wychodziło. Znałem po prostu teorię, znałem ćwiczenia, próbowałem, ale nic z tego nie wychodziło. Idąc dalej, siłą rzeczy ćwiczyłem z tymi końmi, prowadziłem zajęcia. I testowałem te różne ćwiczenia, i w pewnym momencie zaczęły one wychodzić. Wyszły jeden, drugi raz. W pewnym momencie wpadłem w taką spiralę, że skoro to działa, no to będę zawsze brał konia, który najmniej to potrafi. I tu już byłem przekonany, że skoro znam te techniki, zadziałały na jednym koniu, to zadziałają i na drugim, i trzecim. I rzeczywiście tak po kolei, pracując z koniem, uczyłem te konie nowych technik, i rzeczywiście te ćwiczenia działały, te ćwiczenia wychodziły. I przez te lata wykreowałam sobie przekonanie, że jestem w stanie opanować tymi technikami każdego konia. Oczywiście to było przekonanie nie do końca prawdziwe, ale determinowało moje podejście do pracy z koniem. I w tym momencie, dzisiaj, na przykład biorąc konia takiego polskiego konika Ormy, idę z nim, pracuję na lążowniku bez ogłowia, bez winy, bez bata, ostatnio nawet, i te wszystkie ćwiczenia, które robiłem z tym sprzętem, jestem w stanie go wykonać. Jest to. Bardzo duża różnica w porównaniu do tego, co możemy zauważyć w stajniach, gdzie, aby kontrolować konia, no to okazuje się, że jest potrzebny bardzo silny sprzęt silne kiełzno bardzo dużo pasków przytrzymujących głowę konia, czy działanie ostrymi narzędziami popędzającymi, takimi jak ostrogi czy BAT. Zobaczcie, że to także jest wynik przekonań, w jakiej sobie kreujemy, a te przekonania są. W nas budowane w początkowej fazie tego, co poznajemy. Jeżeli idziemy do stajni, no to w tym momencie budujemy w sobie przekonania poprzez to, co nam mówią. I to także ma wpływ to, co słyszymy. Czyli jeżeli nam mówią, że dany koń jest agresywny, czy że konie są niebezpieczne, że konie są nieprzewidywalne, to potem także takie mamy przekonania pracując z nowymi końmi. I w ten sposób często nie jesteśmy w stanie więcej osiągnąć. No bo jak możemy więcej osiągnąć, jak nie jesteśmy w stanie nawet zaufać koniowi, jeżeli tylko czekamy, aż zrobi coś nieprzewidywalne. Widzianego. Praca z koniem to powinna być e, przyjemność, a nie e, udręka polegająca na tym, że tylko się skupiamy, kiedy koń nam wyrwie się spod kontroli, ponieważ kontrolując konia fizycznie, musimy być cały czas uważni ze względu na to, że nawet chwila naszej dni uwagi może doprowadzić do wypadku. Przynajmniej tak nam się wmawia, i nasze treningi, nasze jazdy nie są przyjemnością, a są jedynie ciężką udręką, którą wykonujemy, którą robimy, ponieważ chcemy osiągnąć pewne rezultaty w jeździectwie, chcemy jeździć na koniach, a to przyjmujemy jako coś, co musimy przejść tą niewygodę, a to nie jest prawda. Praca z koniem potrafi być bardzo przyjemna, nie zawsze należy prasować z koniem, należy się rozwijać Poprzez zrozumienie tego, jak koń funkcjonuje, zrozumienie tych sygnałów, przekonania siłą rzeczy się w nas zbudują, bo tak funkcjonujemy, ale warto kreować te przekonania w taki sposób, żeby działały na naszą korzyść, a nie na naszą niekorzyść.